Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest czwartek, czwartego tygodnia w ciągu roku, czwartego tygodnia zwykłego. Tak, i liturgia słowa zaprasza nas do 6 rozdziału świętego Marka, wiersze 7-13. Tak a propos, dzisiaj przypada wspomnienie świętego Błażeja, taki patron czczony, właśnie patron od chorób gardła. Dzisiaj można uzyskać, mam nadzieję, że w waszych kościołach takie coś będą robić, można uzyskać takie specjalne błażejowe błogosławieństwo takimi pobłogosławionymi świecami. Wiecie, ja lubię takie błogosławieństwa, w ogóle lubię błogosławieństwa. Tak, był taki moment w kościele, że jakoś tak kapłani trochę odpuścili sobie te różne takie tradycyjne błogosławieństwa, natomiast ja, jak jestem tu proboszczem na tej mojej całej wsi, no to tak sobie bardzo cenię takie różne tradycyjne błogosławieństwa, które gdzieś tam w ciągu roku się pojawiały, i tak próbuję ludziom pokazywać, co tak naprawdę za nimi się kryje. Ogólnie to się kryje taka rzecz, takie pragnienie, że chciałby się zagospodarować każdą przestrzeń, każdą rzeczywistość, każdą sprawę, wszystko zagospodarować dla Boga. Żeby nie zostało nic, do czego Bóg nie ma dostępu. I właśnie to o to chodzi w tych błogosławieństwach różnych, jak się na przykład tam błogosławi kwiaty, zioła, ziarno siewne, no różne takie rzeczy, błogosławi się pokarmy, takie błogosławieństwo na przykład błażejowe, prawda? Dzisiaj zresztą w Ewangelii będzie o namaszczaniu olejem chorych, właśnie, więc to błogosławieństwo błażejowe to jest takie sakramentalium, troszeczkę zakorzenione właśnie w sakramencie chorych. Właśnie takie pragnienie, żeby nie było niczego, do czego Bogu nie dałem dostępu, nie było niczego, z czym zostałem sam. I zobaczcie, że w miłości to rzeczywiście tak jest, że miłość, taka prawdziwa miłość, rzeczywiście chce się dzielić wszystkim i wszystkim jest zainteresowana. To ciągle do mnie wraca ostatnio to pragnienie świętego Pawła, które święty Paweł wyraża na końcu słynnego hymnu o miłości, na końcu 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, że on pragnie poznawać tak, jak został poznany, nie? Że on chce być poznany przez Chrystusa, chce, żeby Chrystus wszystko w nim poznał, wkroczył w każdą rzeczywistość, w każdą przestrzeń w nim, w każde uczucie, w każdą myśl, w każdą nieporadność, w każdą radość. No, otwiera się przed tym Chrystusem całkowicie i chce poznawać dokładnie tak samo, jak jest poznany, bo doświadcza czego, że Chrystus go poznaje, Chrystus wie o nim wszystko, poznaje go i wszystko, co w nim poznaje, wszystko, co święty Paweł odkrywa przed Jezusem, nawet najbardziej wstydliwe sfery, nawet ten słynny swój oścień, to okazuje się, że Chrystus potrafi to wszystko kochać i tą swoją miłością to wszystko przemieniać w świętym Pawle. Dlatego święty Paweł z taką radością wykrzykuje, że najbardziej będzie się chlubił ze słabości, z niedomagań, bo tu najbardziej jaśnie moc Chrystusa, właśnie ta moc miłowania, miłowania tego, co jest po ludzku trudne, czy wręcz niemożliwe do pokochania, co w naszych oczach jest właśnie takie, to tu się objawia moc Boga, że Bóg potrafi to kochać i swoją miłością to uspokajać, przemieniać, leczyć, zalewać to swoją miłością właśnie tak jak olejem. No i święty Paweł jest zafascynowany takim poznaniem, i on by chciał poznawać tak samo, nie? Poznawać Boga, jakby, prawda, poznawać Boga, który mu się objawił w Chrystusie, dokładnie tak jak Bóg poznaje jego, każdy szczegół w tym Bogu, każdą przestrzeń, wszystko. I poznając Boga, prawda, uczyć się poznawać tak samo swoich braci i siostry, patrzeć na nich tak jak patrzy Jezus, właśnie z taką miłością, miłością, która potrafi kochać wszystko, która potrafi delikatnie wszystkiego dotykać, i to wszystko przemieniać, nie punktować, nie wypominać, nie potępiać, ale kochać i tą miłością przemieniać właśnie. Tylko że tu jest taki właśnie temat, bo mamy my dość takie trochę tępe ujęcia, przepraszam za słowo, ale no tak jest, takie tępe ujęcia miłości,
takie dosyć skrajne, nie? I generalnie to miłość nam się kojarzy z jakąś taką, nie wiem, tkliwością, cukierkowatością, przesłodzeniem jakimś. A tu właśnie to nie jest jakby fundamentalne czy konstytutywne dla miłości. Dla miłości jest konstytutywne to, że miłość zawsze robi to, co dobre. A w rozumieniu Boga dobre jest to, co służy istnieniu, co służy życiu, co rozwija życie, co podtrzymuje i rozwija życie, życie prawdziwe, życie takie, jakim żyje Bóg, prawda? Co prowadzi do życia, co budzi do życia, co ocala życie i tak dalej, nie? Właśnie, że w centrum uwagi Boga jest życie, ale życie w rozumieniu Zoe, nie życie doczesne, ale właśnie to życie prawdziwe, to życie, którym żyje Bóg i którym się z nami dzieli. I to jest w oczach Boga dobre, prawda? Natomiast w oczach Boga złe jest to, co niszczy życie, przede wszystkim właśnie to życie Boże w nas. Wszystko, co zniszczy w życie Boże w nas, jest niedobre. Wszystko to, co hamuje rozwój tego życia w nas, co degeneruje to życie w nas, życie Boże w nas, no to właśnie jest niedobre. I po pierwsze, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Właśnie dlatego Jezus wysyła swoich uczniów po dwóch. I właśnie ten wstęp błażejowy, taki zobaczcie, gdzie nas Błażej doprowadził, do pragnienia poznawania, tak jak zostałem poznany, no właśnie do takiego pragnienia, nie? Żebym potrafił właśnie w ten sposób razem z Chrystusem patrzeć na moich braci i siostry, jak patrzy na mnie Chrystus, prawda? Dotykać ich tak, jak dotyka mnie Chrystus, prawda? Razem z Nim. No i to jest bardzo dobry wstęp do dzisiejszej Ewangelii, bo to jakby mniej więcej o to chodzi właśnie w dzisiejszej Ewangelii. A to jest 6 rozdział Marka, wiersze od 7 do 13. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali na drogę prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Właśnie. Tak. To dzisiejsza Ewangelia. Właśnie to, co mówiłem, to jest dobry wstęp do dzisiejszej Ewangelii. Tak, Jezus przywołał do siebie 12. To jest konstytutywne. Nie? Jeżeli w ogóle chcę iść w imię Jezusa gdziekolwiek, do kogokolwiek, cokolwiek czynić, to po pierwsze potrzebuję rozpocząć od tego, że się dam przez Jezusa przywołać. Po pierwsze, że dam się przywołać, pozwolę sobie na to, żeby spędzać z Nim czas, być z Nim, i to jest konstytutywne dla 12. Ci ludzie, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii, to oni najpierw są 12. Oni najpierw są 12, dopiero wtórnie są apostołami. Natomiast my ich nazywamy apostołami, dokonujemy takiego trochę przeskoku, zapominamy o tym, co jest fundamentalne dla apostoła, a tu święty Paweł też znowu się kłania, on dużo o tym mówił, że fundamentem w byciu apostołem to jest to, że Jezus mnie zaprosił, żebym był z Nim, że najpierw chodzi o bycie z Jezusem, że to jest decyzja Jezusa, to jest wolna decyzja Jezusa, to nie jest moja decyzja, ja nie potrafiłem być z Nim. Zresztą święty Paweł to miał takie bardzo głębokie doświadczenie, że w ogóle nie potrafił zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, i w wielkiej gorliwości szedł dokładnie w przeciwnym kierunku. Więc on miał tą świadomość, że ja nie potrafię być z Bogiem, nie potrafię być z Bogiem, nie jestem w stanie być z Bogiem własnym wysiłkiem, własnym osiągnięciem. To Bóg podjął zupełnie wolną decyzję, że z kimś takim, z mordercą, który go prześladuje i niszczy, Boga prześladuje i niszczy, ja byłem prześladowcą Boga, mówi święty Paweł, że ten Bóg w Chrystusie przychodzi, przekracza wszelkie ograniczenia, wszelkie bariery i chce być ze mną i zaprasza mnie do bycia z Nim. I to jest upajające dla świętego Pawła, tylko że potrzebna jest ta świadomość, że ja sam z siebie nie potrafiłem być z Nim. Teraz konstytutywne dla 12 to jest właśnie to zaproszenie, przywołanie do bycia z Jezusem. I oni są po pierwsze 12. Po pierwsze bycie Kościołem. Bycie Kościołem po pierwsze to nie jest tworzenie jakichś dzieł,
wyruszanie na misję i nie wiadomo co jeszcze. Bycie Kościołem, tak, bycie Kościołem Jezusa Chrystusa, to po pierwsze trzeba być 12, czyli trzeba po pierwsze dać się przywołać Jezusowi i być z Nim. Jeżeli ja się nie daję przywoływać Jezusowi, jeżeli ja nie jestem z Nim, jeżeli ja nie daję się Jezusowi poznawać i nie poznaję Jezusa, to właściwie w czyje imię działam, w czyje imię głoszę, w czyje imię prowadzę różne dzieła, w czyje imię prowadzę misję. W imię jakiegoś, pomału to się robi jakiś taki humanizm, nie wiadomo co, a właśnie dokładnie o to chodzi złemu duchowi, żeby, jakby to powiedzieć, wyciąć z naszej działalności. On nie chce, żebyśmy my robili jakieś złe rzeczy, nie podsuwa nam w pierwszym rzędzie jakichś takich jawnie złych rzeczy. On mówi, dalej rób dobro, które czynisz, tylko jakby zacznij usuwać z tego dobra Boga. Nie stawiaj w centrum człowieka, dobro człowieka i tak dalej, bądź bardzo szlachetny i w ogóle, tylko żeby zaczął znikać z tego wszystkiego Pan Bóg. Właśnie na tym to polega, nie? Żeby, owszem, Duch bardzo chce, żeby w centrum był człowiek, tylko właśnie bez Pana Boga, nie? Że właśnie to jest to pragnienie, które odkrył święty Paweł, żeby poznawać tak, jak jestem poznany, czyli oczami Chrystusa, czyli razem z Chrystusem, to wtedy jestem bezpieczny, wtedy naprawdę widzę dobro, widzę w prawdzie, w światłości wszystko, a Zyduch, no to jakby delikatnie zaczyna to skręcać w takim kierunku, że wiesz, no zobacz, no już widzisz dobrze, już wszystko jest dobrze, prawda, i dobrze działasz, i dobrze funkcjonujesz, i dobre dzieła czynisz, i prawda, dobrze rozumujesz, no to tak zacznij trochę puszczać Jezusa, Jego rękę zacznij trochę puszczać, nie, że przecież już wszystko wiesz, no już, prawda, wszystko funkcjonuje, poza tym zobacz, ile czasu ci to zajmuje, ta twoja działalność dobra, prawda? Przecież ty jesteś taki szlachetny, taki nastawiony na dobro drugiego człowieka, nie, i to zajmuje dużo czasu, bo przecież tych ludzi jest tak dużo, którzy potrzebują pomocy, potrzebują zaangażowania. Wiesz, no może trochę mniej się modlić, trochę mniej adoracji, może trochę mniej skupienia. Takie zaczyna się wasze puszczanie trochę ręki Jezusa, coraz mniej jest bycia z Nim. Coraz mniej jest odpowiedzi na to, żeby być z Jezusem, właśnie coraz mniej jest zasłuchania w to Jego wezwanie, to wołanie Jezusa do siebie, coraz więcej jest właśnie działalności. No to dobra, no to już tak, dobra, to ja już wiem, o co z Jezusem chodzi, to już tak sobie idę, nie? Idę, nie? Idę. A tu nie chodzi, żebym ja sobie szedł czynić, tylko żebym ja był apostołem. Nie? A apostołem nie da się być, jeżeli najpierw się nie jest z Jezusem. Dlaczego się nie da? Bo to ta czynność, kiedy Jezus posyła apostello, od tej czynności właśnie pochodzi słowo apostoł, to właśnie wskazuje na posyłającego. Że ja po pierwsze mam dogłębną relację z posyłającym i że wtedy on mnie jakby bierze, stawia. Nie? Ja jestem jego reprezentantem, bo mamy tak głęboką relację, że właściwie we mnie to przychodzi on sam, posyłający. I to jest fundamentalne dla bycia apostołem. I teraz jeżeli ja po pierwsze nie odpowiadam na to wezwanie Jezusa, żeby być z Nim, na to przywoływanie, żeby spędzać z Nim czas, być z Nim, żeby pozwalać, żeby Jezus mnie poznawał i poznawać Jego i nasiąkać Nim, no to potem nagle zaczyna się pytanie takie, no to dobra, to w czyje imię ja idę, nie? Kto mnie posłał, nie? Na jakiej podstawie w ogóle jestem apostołem, właściwie co ja realizuję, nie? Że pomału moje wnętrze zaczyna się rozjeżdżać z Chrystusem. To jest właśnie kobieta cierpiąca na krwotok, o której niedawno czytaliśmy, że to trzeba rozumieć, że my jesteśmy tak podziurawieni przez grzech i jego skutki, że z nas to wszystko bez przerwy wycieka i my potrzebujemy na bieżąco nieustannej transfuzji. Dlatego ja lubię, jak ojciec święty Franciszek mówi o kościele szpital polowy. Że my potrzebujemy nieustannej transfuzji, nieustannego nasiąkania Chrystusem w relacji z Nim, w byciu z Nim. Jego sposobem myślenia, Jego sposobem widzenia, nieustannie wiązać się coraz głębiej z Nim. Prawda? I wtedy ten proces wyciekania ze mnie wszystkiego, no to jest zahamowany,
albo wręcz odwrócony. Im głębsza jest moja relacja z Chrystusem, tym bardziej właśnie to jest tak, że jakby to wyciekanie staje się coraz wolniejsze, a napełnianie mnie Chrystusem coraz szybsze, że zaczyna zwyciężać właśnie ten efekt kształtowania się we mnie Chrystusa i wreszcie mogę powiedzieć, tak jak święty Paweł, że już nie ja, ale żyje Chrystus, prawda? I teraz, jeżeli tego nie ma, to co ja właściwie niosę światu, nie? Jakieś pozornie dobre czyny, ale tak naprawdę te czyny coraz bardziej mnie męczą, wkurzają. Coraz więcej w tych czynach jest mnie, moich oczekiwań, moich wyobrażeń, czyli mojego egoizmu, prawda? I to jest właśnie sprytny pomysł diabła. Wczoraj rozważaliśmy o tym, że w życiu chodzi o to, żeby w centrum naszego życia była osoba, że tylko wtedy nasze życie nie jest kręceniem się wokół pustki, jeżeli w centrum jest ktoś, a nie coś. I teraz właśnie diabeł, zobaczy, on nie rusza tego bezpośrednio, tylko dokonuje takiego bardzo subtelnego skrzywienia, nie? Że zobaczcie, jeżeli ja w centrum mojego życia postawię Chrystusa, to Chrystus, zobaczcie na ludzi, którzy w centrum postawili Chrystusa. Chrystus zawsze poprowadzi do człowieka, do drugiego człowieka, do brata, do siostry, do bycia razem, do służby. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii, to bycie razem z Chrystusem skutkuje posłaniem do człowieka, ale takim posłaniem, że w tym posłaniu to Chrystus idzie we mnie do tego człowieka, prawda? I teraz diabeł tego nie rusza. Dalej mówi, dobra, no to idź do człowieka, niech w centrum twojej uwagi będzie drugi człowiek, tylko po co ci właściwie Bóg? Nie? Żeby postawić w centrum mojego życia, w centrum mojego uwagi człowieka, dobro człowieka i tak dalej, tylko żeby w tym nie było Boga, żeby w tym było coraz mniej Boga, żeby ten Bóg był coraz bardziej odległy, coraz bardziej jakąś abstrakcyjną ideą, a żebym wreszcie doszedł do wniosku, że właśnie po co mi on? Właśnie, i to jest to, co mówił arcybiskup Sheen, że antychryst, kiedy przyjdzie, to będzie wielkim humanistą. Tylko że właśnie to jest ta pułapka, że to jest humanizm bez Boga. To wtedy coraz mniej wyraźnie widzimy, co jest dobre, a co nie. To wtedy nasze widzenie, nasze poznanie człowieka jako dobra staje się coraz płytsze. Schodzimy na coraz płytszy poziom i coraz bardziej skupiamy się tylko właśnie na płaszczyźnie takiej zmysłowej, namiętnej, emocjonalnej, popędliwej. Na poziomie właśnie apetytów, pragnienia posiadania, pragnienia takiego płytkiego nasycenia i to coraz bardziej utożsamiamy z dobrem człowieka. A to nie jest dobro człowieka. To jest dobro jego ciała. Człowiek to nie tylko ciało. Ciało to jest najpłytsza sfera w człowieku. Jest jeszcze psychika, jest jeszcze duchowość. I właśnie bez Boga to coraz mniej to w człowieku widzimy. Nie? Że coraz bardziej prymitywizujemy człowieka. I coraz bardziej skupiamy się na tej właśnie warstwie cielesnej człowieka, coraz bardziej realizujemy nasze i cudze egoizmy i to wszystko przestaje funkcjonować. To jest bardzo sprytny ruch. Postaw w centrum człowieka. Ale właściwie po co ci Bóg? Przecież ty już wszystko wiesz, nie? Ty już sobie poradzisz, nie? I tak właśnie, żeby tego Boga było coraz mniej. I to jest właśnie to, co mówiłem przy okazji Błażeja, nie? Że tutaj prawdziwy chrześcijanin to pragnie odwrotnie, żeby nie było takiej przestrzeni we mnie, w moim życiu, w mojej działalności, we wszystkim, która nie jest zagospodarowana dla Boga, bo bez Boga to ja nie widzę wyraźnie. Nie wiem, co jest dobre, a co złe. Niedobrze jest mi być samemu. Niedobrze jest mi iść do ludzi samemu, nie trzymając się za rękę Chrystusa. I to jest właśnie to posłanie, którego doświadczają ci tutaj w dzisiejszej Ewangelii, nie? Że oni mają iść wyposażeni w Chrystusa. Właśnie dlatego ten brak wyposażenia w to, co świat uważa za konieczne, potrzebne, co według świata warunkuje powodzenie misji, właśnie niewyposażanie się w to wszystko ma wskazywać na to, że mam jakieś inne wyposażenie, że jestem wyposażony w osobę, który mnie posłał. I że to jest moje największe bogactwo, osoba posyłającego, osoba Chrystusa, jestem wyposażony w osobę. I to jest najważniejsze i to jest fundamentalne pytanie. Czy ja jestem wyposażony w osobę Jezusa Chrystusa? Czy ja idę w nowy dzień, uchwyciwszy się Go za rękę, zapatrzywszy się w Jego oczy, napełniwszy się Jego myśleniem, napełniwszy się Jego pragnieniami, napełniwszy się Nim? Bo zobaczcie, my ciągle dajemy się zwieść, że ja dam radę przeżyć ten dzień bez Chrystusa. I co ciekawe, to jest tak,
że ja tak raz wstanę, nie za bardzo się pomodlę, na szybkiego ruszę w ten dzień i jakoś tam sobie poradziłem, nie? I to zaczyna nas przekonywać, że to nie jest takie krytyczne, żeby co rano zaczynać od chwytania za rękę Chrystusa, co rano zaczynać od odpowiedzi na Jego wezwanie, by być z Nim, dać się przywołać do Niego co rano. Zresztą to, ta odpowiedź dawana Chrystusowi co rano to jest silnie uwarunkowana tym, co ja zrobię wieczorem. To jest bardzo ciekawe, że Biblia liczy tak czas, że dzień według Biblii zaczyna się wieczorem. I zobaczcie, rzeczywiście tak jest, że sposób, w jaki ja przeżyję ten dzień, sposób, w jaki ja się obudzę, nastrój, w jakim ja się obudzę i nastrój, z jakim ja wejdę w ten dzień i w ogóle sposób, w jaki ja przeżyję ten dzień, to bezpośrednio jest zakorzeniony w tym, jak spędziłem wieczór poprzedniego dnia. I w tym sensie rzeczywiście nowy dzień zaczyna się wieczorem. To, co ja zrobiłem wieczorem, to, czym się karmiłem wieczorem, to, jak spędziłem wieczór, to wszystko bezpośrednio warunkuje na to, w jakim stanie ja się obudzę, w jakim stanie ruszę w nowy dzień i w jakim stanie ten dzień przeżyję. I wiecie, to nie ma w tym nic dziwnego, że moja poranna modlitwa tu w ogóle leży i w ogóle jest beznadziejna i bezsensowna, jeżeli beznadziejne i bezsensowne są moje wieczory, jakieś takie zarwane, wypełnione jakąś pustką, nie wiadomo czym, napełnianiem się byle śmieciem i w ogóle, nie? No to jest to przekonanie, które towarzyszyło kardynałowi Descourowi. Kardynał Descour, prawda, był niepełnosprawny, miał sekretarza, który pomagał mu się kłaść do łóżka i była taka zasada, że kardynał Descour oczekiwał od sekretarza, że sekretarz będzie siedział, czytał mu na głos Ewangelię, póki on nie zaśnie, bo był głęboko przekonany, że człowiek się zbudzi z tym, z czym zasypia i rzeczywiście tak jest, przyjrzyjcie się. Właśnie cały ten chaos, w którym żyjesz wieczorem dnia poprzedniego, to z jeszcze większą siłą będzie ci towarzyszył rano po przebudzeniu. Nie? Że dopiero wtedy, kiedy no właśnie z tym się budzisz, z czym zasypiasz. Właśnie, to jest tak jest. Nie? Dlatego na przykład święty Ignacy z Loyoli mówił o tym, że już wieczorem warto się przygotowywać do porannej modlitwy. Już wieczorem, prawda, przyglądać się, planować tą modlitwę. No. To jest jakiś taki szczyt oczywiście, ale warto się przyglądać tak po prostu organizacyjnie. No właśnie, i nam się zdaje, że my jakoś sobie poradzimy, potem rzeczywiście wychodzi to wszystko jakoś, nie? Jakoś. I my nie potrafimy tego zmienić, bo my byśmy chcieli, żeby było dobrze, a nie jakoś. Nie? Tylko, że sami się zgadzamy na to, żeby było jakoś, dobra jakoś damy radę. No to jest jakoś, no jakoś, nie? Właśnie, dobra, ale co dalej, nie? I teraz zobaczcie, Jezus posyła tych uczniów po dwóch, bo moment, zanim ich posyła po dwóch, to daje im władzę nad duchami nieczystymi, no i właśnie te przykazania Jezusa, żeby właśnie nie wyposażali się w nie wiadomo co, tylko właśnie cierpliwie, żeby po pierwsze dbali o to, żeby ich wyposażenie był Jezus sam w sobie, nie? Laska i sandały. To jakoś tak widzę symbol Jezusa, oparcia w Jezusie, zakorzeniania się w Jezusie, że moje stopy są oparte na skale, na czymś twardym, na jakimś fundamencie, no, nie ma innego fundamentu, tylko Jezus. Że moją podporą, moim oparciem, moim uchwytem jest Jezus. A propos tej laski, to dla mnie to jest teraz bardzo drażliwy temat, kwestia laski, nie? Ale właśnie Chrystus, moim wyposażeniem jest Chrystus. Ja po pierwsze o to zabiegam. Nie o chleb, nie o łupy w torbie, nie o pieniądze w czosie, bo to wszystko jest coś, to wszystko przemija, kończy się, prawda? A jeżeli nie będę wyposażony w Chrystusa, to ja się skończę. To ja po prostu się skończę, nie? Właśnie, jakiś czas, przez jakąś chwilę będę płonął, świecił, ale wreszcie skończy się oliwa w mojej lampie i zacznę tylko kopcić i to będzie coraz bardziej widoczne, prawda? Coraz bardziej. A to ma być po pierwsze widoczne moje uchwycenie się Jezusa, moje oparcie na Chrystusie. To chodzi o to, żeby mój styl życia był taki, żeby było widać, że mi towarzyszy ktoś niewidzialny. Że mi widać, że ja widzę oparcie właśnie w kimś, nie? W kimś niewidzialnym. Tu jest po pierwsze moje oparcie, żeby to było widać. I żeby było widać, do czego ten ktoś mnie uzdania, że mi daje władzę nad duchami nieczystymi. I to jest bardzo ważne, ta władza nad duchami nieczystymi, że tu akurat są pneumata katarta wymienione, czyli właśnie duchy nieczyste, bo to
akataros, czyli nieczysty, to jest bardzo ważny termin w judaizmie, że nieczysty był po prostu wyłączony z wszelkich relacji. Jeśli ktoś był nieczysty, to znaczy był niezdolny do relacji z Bogiem, nie mógł uczestniczyć w kulcie i był niezdolny do relacji z ludźmi, musiał się izolować od ludzi. Wczoraj słyszeliśmy o tym, że Józef z Marią dali się do świątyni, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia. I to jest ciekawe stwierdzenie, już kiedyś na to zwracałem uwagę, że nieczystość po urodzeniu dziecka dotyczyła tylko kobiety. Nie? Nieczystość, która czyniła ją niezdolną do uczestniczenia w kulcie, prawda? Była niezdolna do relacji z Bogiem i niezdolną do relacji z innymi ludźmi, prawda? Kobieta po urodzeniu dziecka. 40 dni taka niezdolność trwała. I teraz co się okazuje, że święty Józef, kierowany miłością do Maryi, przekracza tą niezdolność. Tak, ty jesteś niezdolna do relacji, ale ja chcę mieć relację z tobą. I towarzyszy jej w jej nieczystości. I stąd Biblia mówi takie zaskakujące słowa, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia. Mężczyzna nigdy nie był nieczysty po urodzeniu dziecka, ale mógł się stać nieczysty, jeżeli wchodził w relację ze swoją żoną. Bo to właśnie na tym to polega, że żona po urodzeniu dziecka była niezdolna nawet do relacji z mężem. Jeżeli ktoś wszedł w relację z nieczystym, to jakby się zarażał tą nieczystością. I zobaczcie, że to jest dokładnie to, co będzie robił Jezus. Że Jezus w ogóle nie patrzył na to, czy ktoś jest czysty, nie, czy nieczysty, tylko pokazywał, że On ma moc przekraczania tej niezdolności do relacji. Właśnie to jest problem nieczystości, to jest problem ducha nieczystego, że On będzie cię przekonywał, że ty jesteś niezdolny, niewarty relacji z Bogiem, niewarty relacji z ludźmi, że jesteś nic nie warty, że nie ma co się pokazywać na oczy Bogu, ludziom. Trzeba się wstydzić samego siebie, trzeba budować jakieś fałszywe obrazy siebie, a jak te wszystkie obrazy fałszywe siebie runą, wyjdzie na jaw, że to wszystko jest lipa, no to się chować i uciekać, tak jak Kain, tak jak Adam i jak Kain, prawda? Bo nie mogę wytrzymać ze sobą, bo jestem właśnie taki, nie? I to wszystko, co ja widzę w sobie, to co wszystko, co ja poznaję w sobie, a poznaję to wszystko bez Boga, bo najpierw się puściłem Boga, więc patrzę na to wszystko w sobie bez miłości i to jest wszystko nie do zaakceptowania w moich oczach, nie? No i później są takie różne dziwne pomysły na tolerancję, na akceptację, na jakieś takie rzeczy, że próbujemy to wytworzyć w jakiś sposób sztuczny, bo widzimy, że nie potrafimy tak wytrzymać. A tu Jezus przychodzi z potężną mocą, władzą nad duchami nieczystymi, właśnie nad tym im kłamstwem, że ja kiedy odkrywam w sobie różnego rodzaju byle jakie rzeczy, które w moich oczach czynią mnie nieczystym, czyli niezdolnym do relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, niezdolnym do tego, by zgodzić się na to, żeby być poznanym przez Boga, i skutkuje to ciągłym moim ukrywaniem czegoś przed Bogiem, przed ludźmi, prawda, ciągłym na siłę, prawda, budowaniem, co to ja nie jestem, prawda, przed sobą, przed innymi, albo uciekaniem przed sobą, przed innymi, przed Bogiem, właśnie w przekonaniu, że i tak się nie nadaje, właśnie to całe kłamstwo ducha nieczystego, Jezus tak po prostu jednym ruchem przekracza. Są takie sceny, mam przed oczami, jak Jezus spotyka na przykład trędowatych, nie? Czy relacje Jezusa ze zmarłymi. To są jakby skrajne przypadki nieczystości, trąd i śmierć. Już kurka większej nieczystości nie ma w rozumieniu Żydów. A Jezus tak po prostu wyciągał rękę, dotykał. Nie? Tak po prostu wyciągnął rękę, wziął za rękę, dziewczynkę podniósł. Tak po prostu wyciągnął rękę, dotknął trędowatego. Nie ma problemu. Jakby od strony Jezusa, zobaczcie, potężna moc przekraczania nieczystości. Potrafię cię kochać jako trędowatego. Potrafię kochać nawet śmierć w tobie. Bo jeżeli nie pokocham śmierci w tobie, to w jaki sposób ta śmierć może się przemienić w życie? To właśnie moja miłość przemienia w życie wszystko to, co w tobie jest śmiercią. To moja miłość przemienia w światło wszystko to, co w tobie jest ciemnością. To moja miłość przemienia w życie wszystko to, co w tobie jest pustką. To moja miłość przemienia w prawdę wszystko to, co w tobie jest kłamstwem. Bo ja to potrafię. Potrafię kochać to wszystko, co w tobie jest pustką, śmiercią, ciemnością, kłamstwem, raną, żalem, pretensją, pogubieniem, słabością. Właśnie dlatego święty Paweł pieje z zachwytu, że w moich słabościach jaśnieje moc Chrystusa, Chrystusa, który potrafi to wszystko kochać i swoją miłością przemieniać w samego siebie, całą moją nędzę.
upojenie świętego Pawła i upojenie po drugie, że Chrystus mi proponuje, że ja mogę tę moc nosić w sobie i przekazywać moim braciom. I to jest właśnie ta władza nad duchami nieczystymi. Że ci uczniowie, tych 12, uczy się najpierw to w relacji między sobą, dlatego Jezus ich posyła po dwóch. Uczę się tego w relacji między sobą, korzystania z tej potężnej mocy, w którą mnie wyposażył Chrystus, że mogę patrzeć na tego mojego brata, z którym Chrystus mnie posłał, tak jak Chrystus patrzy na mnie. Chrystus mnie do tego uzdalnia. To uchwycenie się Chrystusa powoduje, że ja mam w sobie tą moc przekraczania nieczystości z własnej mojego brata. Przekraczania właśnie tych wszystkich kłamstw tego ducha, które mi wmawiają, że ja tak jestem niezdolny do relacji i skoro mój brat jest taki jak ja, to w ogóle nie warto mieć z nim relacji. A Jezus pokazuje, warto, bo to jest osoba. Warto poznawać w nim nawet to, co jest nieczyste, poznawać miłością, uchwycony miłością, poznawać miłością mojego brata, moją siostrę, i właśnie tą miłością wyzwalać go z poczucia nieczystości i przemieniać w nim to, co jest nieczyste. I wtedy ta przepływająca przeze mnie miłość też będzie oczyszczać mnie. Ale nie mam w sobie tej mocy. Zobaczcie, nie mamy w sobie tej mocy, jeżeli nie jesteśmy uchwyceni Chrystusa. A nawet jeśli przez chwilę ta moc jaśnieje w nas, to jak się puścimy Chrystusa, to na szybko zgaśnie i w centrum znowu stanie się nasz egoizm i będziemy tylko patrzeć, jak się nawzajem wykorzystać. A potem zaczniemy się siebie bać i wstydzić i to takie wszystko właśnie, jak po grzechu pierworodnym. Dlatego potrzebujemy w centrum stawiać Chrystusa, uparcie chwytać się Jego, wisieć na Nim, żeby po pierwsze w relacji z Nim doświadczać tej mocy, tej władzy nad duchami nieczystymi, tej władzy przekraczania nieczystości, tej władzy wchodzenia w relacje z nieczystymi. Tej władzy właśnie, że nieczysty w moich oczach jest tym bardziej wart miłości, bo tylko miłość może mnie przemienić. A pierwszy nieczysty jestem ja. Więc chodzi o to, żebym po pierwsze w jedności z Chrystusem, uchwycony Chrystusa, Jego oczami patrzył na siebie, Jego miłością poznawał siebie. W Jego miłości poznawał siebie. Dawał się przemieniać w relacji z Nim. Żeby to Jego miłość, żeby to On przeze mnie przychodził do ludzi. Wtedy będę prawdziwie apostołem. I właśnie to jest to, co zachwycało pogan w uczniach Jezusa. Popatrzcie, jak oni się miłują. I właśnie tu nie chodziło o jakąś miłość przesłodzoną, cukierkową, jak my nieraz patrzymy na pierwotny Kościół. Czytajcie Dzieje Apostolskie, czytajcie listy świętego Pawła, tam jest wyraźnie napisane, jak to wyglądało. Ile tam było tarć, napięć, innych rzeczy, właśnie takich ludzkich, małych spraw, właśnie tej ludzkiej małości, nie? I ta miłość, którą podziwiali poganie, to właśnie była ta moc nad duchami nieczystymi. Ta moc upartego wracania do relacji, do bycia razem. Ta moc przekraczania tego, co dzieli, przekraczania w sobie, w drugim człowieku, prawda? Bo widzicie, właśnie na tym to polega. Jeżeli ja postawię w centrum człowieka bez Chrystusa, bez Boga, to prędzej czy później nie wytrzymam tego, co odkrywam w człowieku, w sobie, w drugim. Po prostu nie wytrzymam. Jak ja nie jestem w stanie wytrzymać z ludźmi, to znaczy, że po pierwsze nie jestem w stanie wytrzymać ze sobą. To się kończy właśnie tak jak Kain. Dlatego nie przechodźcie z domu do domu. Nie bądźcie jak Kain, który nie może wytrzymać ze sobą, ucieka po całym świecie w gruncie rzeczy przed sobą samym. Nie może znieść świadomości tego, jaki jestem. Tego, co widzi, patrząc na siebie bez miłości. Przed sobą nie ucieknę. Dlatego zobaczcie, uczniowie Chrystusa nie potrzebują tego. Nie potrzebują uciekać przed sobą nawzajem. Mają w sobie moc Chrystusa, moc nad duchami nieczystymi. I tu nie chodzi o to, że ja na siłę wyduszał z siebie tą moc. Że ja na siłę, na zaciśniętych zębach wytrzymam ze sobą. Na siłę, na zaciśniętych zębach wytrzymam z moim bratem czy siostrą. Chodzi o radość bycia razem, radość Boga, radość Trójcy Świętej. A tą radość będę miał tylko wtedy, kiedy będę to czerpał od Chrystusa. Prawdziwą miłość, czystą miłość, która potrafi w sposób czysty poznawać właśnie tą miłością, poznawać siebie i drugiego człowieka. Jezus mnie wyleczy w relacji do siebie samego i wtedy będę zdrowy w relacji z drugim człowiekiem. I przestanie mi przeszkadzać to, jaki jestem. Zacznę patrzeć na siebie z miłością, miłością, która leczy, która zalewa rany oliwą, olejem, prawda, olejem miłości, przemienia te rany, leczy. Kiedy odkryję, że potrafię to w relacji z Jezusem wobec siebie, to przestanie mi też to przeszkadzać drugim człowieku,
bo zobaczę właśnie, że razem z Chrystusem mogę te wszystkie rany, te wszystkie niemoce, bezradności drugiego człowieka, prawda, to całe arosto z tego drugiego człowieka, to wszystko, co jest bezradne, bezsilne, nieodwracalnie bezsilne, po ludzku nieodwracalnie bezsilne, odkryję, że w jedności z Chrystusem, Jego miłością jestem w stanie to przemieniać, rozpuszczać krok po kroku, tak jak Chrystus to rozpuszcza we mnie. I o to w tym wszystkim chodzi. Jak gdzie mnie nie przyjmą, dobrze. Właśnie to jest to, ja nie jestem odpowiedzialny za to, jak ktoś skorzysta z tego, co ja mam do zaoferowania. Zobaczy, Jezus tak funkcjonuje. On nie bierze na siebie winy za to, że ktoś go odrzucił, że ktoś nie skorzystał, że ktoś nie chciał, że ktoś odpowiedział nie. Po prostu idzie dalej, tak jak w Nazarecie. Przed chwilą Jezus był w Nazarecie. Nie chcieli go tam. Poszedł chodzić po innych wioskach. To jest wasza decyzja. Ktoś tam kiedyś napisał, że kazania nic nie dają, bo to tylko słowa. To ty dostajesz te słowa, ty decydujesz, co z nimi robisz. Kaznodzieja nie jest odpowiedzialny za to, co ty zrobisz z jego słowami. Bóg nie jest odpowiedzialny za to, co zrobisz z jego wezwaniami, z jego słowami, z jego miłością, z jego propozycjami. To są twoje decyzje. I teraz właśnie widzicie, tu w tej dzisiejszej Ewangelii jest jeszcze ten aspekt, nie? Ja mam robić to, do czego mnie posłał Chrystus, a jeżeli ktoś nie chce z tego skorzystać, to jest jego odpowiedzialność, jego decyzja. To nie chodzi o to, żebym ja brał na siebie jego brud, nie? Żebym brał na siebie odpowiedzialność za jego decyzję, że on tego nie chce, że on tego nie przyjmuje. To jest jego odpowiedzialność, jego decyzja. Ja cierpliwie robię to, co do mnie należy. I właśnie strząsam proch z moich nóg, żeby pokazać, że nie chcę na tobie nic zyskać. Nie przyszedłem, żeby coś na tobie zyskać. Właśnie to jest problem tego świata, że świat będzie patrzył podejrzliwie, bo świat będzie cały czas podejrzewał, że ja coś chcę zyskać. Właśnie to jest to strząsanie prochu. Nic od ciebie nie chcę. Nawet jeżeli proch z twojego domu przygnął mi do stóp, to nawet ten proch ci zostawię, żeby ci pokazać, że ja nic od ciebie nie chcę. Ja chcę ci dać, a nie brać. Nie? Chcę dać miłość, którą zaczerpnąłem od Chrystusa. Chcę dać ci Chrystusa. Chcę dać ci Jego moc. Moc pokonywania duchów nieczystych, ich kłamstw, które ci wmawiają właśnie, że ty coś tam masz, jakiś problem z wartością, z innymi rzeczami. Że się nie nadajesz, czy coś jeszcze. Chcę ci pokazać, że się nadajesz, że jesteś kochany. Że jest ktoś, kto cię kocha i nie przestanie kochać, ktoś, kto chce poznawać Cię miłością i chce dawać Ci poznawać swoją miłość, kto chce Cię przemieniać, prawda, i czynić zdolnym do tego, do czego jestem ja zdolny, do miłowania nieczystych, z których ja jestem pierwszy, z których ja jestem pierwszy. Właśnie. Tu mógłbym się rozgadać jeszcze o ostatnim słowie w dzisiejszej Ewangelii, terapeo. A to już wiele razy mówiłem, o tej miłosnej trosce o nieczystych, żeby im pokazać, że tak, że są tego warci, że to jest wielkie kłamstwo ducha nieczystego, że ty się nie nadajesz, że to już trzeba ten odpuścić, nie, skupić się na czymś innym, prawda, na doczesności, na tym świecie, na tym, na tamtym, bo tamto wszystko i tak już jest bez sensu, bo ja zgrzeszyłem, bo coś mi nie wyszło, bo jestem nieczysty. Nieprawda. Chrystus potrafi to przekraczać. W konfesjonale to pokazuje, że potrafi odbudowywać relacje z tymi, którzy nie potrafią relacji budować. On to potrafi. I taką moc daje nam. I to widzieli poganie. Chrześcijan, którzy uparcie odbudowują relacje, mają jakąś sobie dziwną moc, dziwne parcie, a to parcie czerpali właśnie z Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.